Pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać w tej naszej franciszkańskiej świątyni przy ołtarzu Jezusa Chrystusa w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo serdecznie witam jego żonę Zuzannę, mamę Stanisławę i synów Pawła i Krzysztofa. Jak również witam przedstawicieli władz Instytutu Pamięci Narodowej z Warszawy i z naszego miasta Krakowa oraz was, drogie siostry i drodzy bracia, którzy przyszliście tutaj na tę godzinę, aby powierzać Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych, parę prezydencką, Lecha i Marię Kaczyńskich i wszystkich, którzy tragicznie zginęli tam pod Smoleńskiem w katastrofie lotniczej. Wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Niemu podobać, czy to gdy z nami, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Oto Słowo Boże. Aby On sam
o nich się upomniał. Naszym głosem, naszą wiarą i naszą miłością do Niego, do drugiego człowieka i do naszej Ojczyzny. Gromadzimy się tutaj nie po to, aby kogoś nienawidzieć, bo nienawiść jest cnotą chrześcijańską. Ale jesteśmy tutaj po to, aby przypominać sobie to wszystko, co tworzy nasze jestestwo, co tworzy naszą historię. Bo przecież każdy człowiek, także i narody, mają i muszą mieć należne miejsce wśród innych. I wszyscy musimy o to dbać, aby rozwijać się i żyć w pokoju i przyjaźni między narodami. Pewne takie słowa usłyszelibyśmy rok temu, przypominając o tym, co poróżniło wiele narodów, ale także o tym, że musimy budować współczesną historię w przyjaźni i zrozumieniu wzajemnym. Nie doczekaliśmy tych słów. Nie tak miała wyglądać ta rocznica, te obchody. Stało się inaczej. Ta historia sprzed 70 lat została wpisana inna historia, którą już żyjemy, którą oceniamy i o którą się spieramy. Jaki będzie efekt tych naszych sporów? Trudno jeszcze powiedzieć. Czy do końca zostanie wszystko wyjaśnione? Czy ci, od których więcej zależy, powiedzą nam prawdę? Trudno powiedzieć. Choć wiemy, że prawda jest tylko w Bogu. I tylko tam mamy szukać uzasadnienia. Bo tam, gdzie jest słaby człowiek, nigdy tak naprawdę do końca nie dowiemy się, o co ludziom chodzi. A dzisiaj tutaj, w tej świątyni, obok krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, gromadzi nas osoba zmarłego Janusza, prezesa tegoż instytutu. Tutaj, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, gdzie będziemy składać dary ofiarne, jest jego portret i dar jego życia. I to, co czynił poprzez swoją działalność jako historyk i jako prezes, przypominający sobie i nam wszystkim o wielkiej historii naszego narodu i naszej Ojczyzny. Jak podkreślają jego przyjaciele i znajomi, był zapracowany. Ciągle z telefonem w ręku. Odbierał od kogoś wiadomość, czy komuś coś przekazywał. Może kogoś chwalił, a z kimś innym się bawił. Ale jak wszyscy podkreślają, zależało mu na dobru Ojczyzny.
na prawdzie, nie poniżając nikogo i nie pomniejszając niczyich zasług. Miał pewnie jeszcze wiele planów do zrealizowania. Stało się inaczej. Tragiczna śmierć. Tam na ziemi przesiąkniętej krwią ludzką oddał swoje życie. Byliśmy świadkami tych tragicznych dni. Wylewaliśmy może łez. Pytaliśmy się, dlaczego? Czy tak musiało być? Wysuwając różnego rodzaju wnioski. I każdy ma jakąś rację. I każdy ma jakąś prawdę. I chcielibyśmy, aby te tragiczne doświadczenia nie dzieliły nas, ale łączyły. Bo przecież i naród polski, i naród rosyjski ma tyle blizny, i tyle doświadczeń, i tyle przelanej krwi, że pewnie zabrakłoby dnia dzisiejszego, aby o nich wszystkich mówić. I można by było jeszcze wiele więcej słów wypowiedzieć. Ale przecież słowa, słowa, słowa i co po nich zostanie? Zostaje słowo Boga. Słowo o Jego miłości i przebaczeniu. Rok temu był już czas Wielkanocy, przed Niedzielą Miłosierdzia. W tym roku jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, naszego przygotowania do Wielkiej Nocy. Słuchamy rekolekcji, uczestniczymy w nabożeństwach wielkopostnych. I co tam słyszymy? Słyszymy jak zawsze słowa o nawróceniu i wierze w Ewangelię, o przemianiu. Pamiętacie środek wielcową i sens tego dnia i posypania naszych głów popiołem? Pamiętaj, człowieku, prochem jesteś. I w proch się obrócisz, albo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co jeszcze powiedzieć o świętej pamięci Januszy? Najbliższa rodzina, mama i żona i synowie i w gronie rodzinnym i najbliższych będą go i dzisiaj, i po długie lata wspominać. I my będziemy o tych wydarzeniach mówić. A dzisiaj i w najbliższych dniach będzie wiele pewnie słów wypowiedzianych chociażby w środkach masowego przekazu. I co z tego wszystkiego będzie wynikać? I będziemy się wspierać. Może czasami w bardzo ostrych słowach i stwierdzeniach. I gdzieś tam każdemu będzie zależało na prawdzie i na dobru ojczyzny, a może ktoś inny będzie chciał zbić na tym wszystkim polityczny kapitał. Ale to w tych dniach w obliczu innego wymiaru większego znaczenia i sensu. Bo każdy z nas, czy tego chce, czy nie, prędzej czy później,
stanie przed Trybunałem Najwyższego i będzie musiał powiedzieć, co uczyniłem, aby było więcej sprawiedliwości i miłości, pokoju i przebaczenia. Drodzy w Chrystusie Panu, dziękując dzisiaj za dar wielkich Polaków, za wspominanego dzisiaj Janusza Gurtykę, zapytajmy siebie, jak realizujemy w swoim życiu zasadę miłości Boga i miłości bliźniego? Czy umiemy szanować siebie nawzajem i podstawowe prawa, które zostały nam dane przez samego Stwórcę? Nie oceniamy dzisiaj nikogo, bo najłatwiej jest wypowiedzieć jakieś słowo niejednokrotnie krzywdzące drugiego człowieka. Ale domagamy się, aby wszyscy, obojętnie gdzie żyją i kim są, czy są w wierze katolickiej, czy prawosławnej, czy w jakiejkolwiek innej, wszędzie tam mówi się o dobru i miłosierdziu samego Boga. Jeżeli tak, to tego domagajmy się od siebie nawzajem, abyśmy umieli respektować to, co zostało nam zagwarantowane przez samego Pana i Stwórcę, który powiedział, czym sobie ziemię poddano, rozmnażaj się, a ja będę Tobie błogosławił. I nic z tych słów się nie zmieniło. A jeżeli jest inaczej, to niejednokrotnie człowiek je błędnie odczytuje. Na koniec tej uroczystej mszy świętej w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Janusza i innych poświęcimy pamiątkową tablicę ku jego czci, aby nam wszystkim tutaj w tej świątyni przypominała o tamtym wydarzeniu, ale także dawała nadzieję, że warto żyć po Bożemu, w miłości Boga.
Szanowni Państwo, jak się składa w moim życiu, że od roku los rzuca mnie po różnych stronach świata. Ale tym wszystkim dominującą refleksją jest, właściwie dwie refleksje. Pierwsza, bardzo ważna dla mnie, to dodatkowe przeświadczenie, jak bardzo ważne dla ludzi na świecie. Człowiekiem był mój mąż. Jaki ogrom szacunku wygenerował. Ogrom szacunku dla jego postawy, ukochania Polski, patriotyzmu, wiedzy. Przyjmuje hołd w jego imieniu. Od masy ludzi. Zarówno szacunek prokuratora w Moskwie, jak i szacunek prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, Amerykanina z trzecim pokoleniu, który nie rozumie naszych realiów dzisiejszych i nie rozumie, o co tak naprawdę chodzi w tej tragedii, o którą się dopominamy, prawdę o niej. A przyjmuje z szacunkiem ze względu na ogromny szacunek, jakim darzą Janusza Krytykę. A druga refleksja to refleksja bardzo smutna, bo to refleksja dotycząca stanu naszego państwa, dotycząca jego słabości, słabości jego struktur na całym świecie, ogromnego osamotnienia 2-milionowej Polonii Polskiej w Chicago, która nie ma oparcia w służbach konsulatu, bo konsulat polski jest niczym. Nikt jak ludzi. Ci ludzie zbierają się, tak jak my dzisiaj, w kościołach. To Kościół Polski stanowi dla nich oparcie na całym świecie. Im dalej od Polski, tym to oparcie jest większe. Jest to powrót do wartości, które przez wieki niósł Kościół Polski, przez lata naszych zawodów, miłości do ojczyzny, miłości do polskości. Dzisiaj w tym kościele zebraliśmy się nie dla sławy, nie dla tłuszczenia mediów. Zebraliśmy się wszyscy. Państwo zebraliście się jako przyjaciele mojego męża. W imię jego pamięci i przyjaźni dla niego. Nie jest nas wiele, jak widać, ale to nie liczba jest ważna, tylko to, co czujemy tak naprawdę. Jeszcze jest czas taki, że tablice czy pomniki będziemy ludziom, którzy zginęli w tragedii w Smoleńsku, fundować z własnych pieniędzy. I może dlatego będą one miały największą wartość. Właśnie dlatego, że nie są fundowane przez władze naszego państwa dla sławy czy popularności, tylko przez zwykłych ludzi, dla pamięci o wartości tych, którzy zginęli. Takie uroczystości, które teraz będą się odbywać 10 kwietnia, są dla nas bardzo ważne. Ale w uroczystościach państwowych, dopóki państwo nie rozliczy się z odpowiedzialności za tragedię, która wydarzyła się w Smoleńsku, ja jako Polka nie będę uczestniczyć. Dzisiaj rano moje dziecko, bardzo zmęczone po wczorajszej podróży, zapytało się mnie, dlaczego my musimy chodzić na te uroczystości. Przecież one dla nas już nic nie zmienią. To prawda. Nikt nie wróci ojca moim dzieci. Ale nie sądziłam, że
Janusz Kurtyka będzie musiał o polskość walczyć nawet o śmierć. O suwerenny kraj, w którym będą silne instytucje państwowe. W którym będą żyli ludzie dumni z tego, że są Polakami. Musi o to walczyć także po śmierci. Ten obowiązek spoczywa właśnie na nas. Na mnie i na tych ludziach, którzy myślą jak on podobnie, dla których Polska jest wartością najwyższą. Wielu z nas niedzielnie przy świętej także przychodzi tutaj i ta tablica będzie takim spotkaniem przede wszystkim z tym, który jest tutaj najważniejszy, ale także z naszym przełożonym, z naszym kolegą. Ale to też nie ta tablica jest ważna. Bo kiedy myślimy o tych pomnikach, tych przeróżnych symbolach, które mają nam zachować w pamięci bliskich wszystkich, zwłaszcza Janusza, to przychodzą na myśl słowa Holacego. Ustawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. I myślę, że te symboliczne, kamienne, żeliwne, z brązu, pamiątki będą symbolami. Ale ten pomnik, ten najwłaściwszy, ten najważniejszy, ten, w którym żyje Janusz Kurtyka, żyją wszyscy ci, którzy tam zginęli, jest gdzie indziej. Czy tymi pomnikami w jakiejś mierze będzie instytucja, której szefował, otwarł, jeśli chodzi o oddział krakowski, to przecież on był jego twórcą. W jakiejś mierze my wszyscy bierzemy, nie tylko rodzina, z natury rzeczy, ale my wszyscy na siebie bierzemy obowiązek niesienia wszystkiego tego, co pomniki zwykle wyrażają. I
dzisiaj, kiedy po roku, to tak minął tak szybko, tak zaskakująco szybko. Po roku myślę, że tego świadomość będzie chyba nas ważna. Myśmy mieli świadomość tego, że niesiemy. Trwalszy niż ze spiży pomnik, który budował sobie Janusz swoim dorobkiem naukowym, swoim, który postawił urzędnika, był urzędnikiem państwowym. Swoją postawą człowieka. I to myśmy wynieśli z tego spotkania dzisiejszego, z tym przyświętej, z tej refleksji, która będzie nam towarzyszyć w najbliższych godzinach, dniach, jutrze, zwłaszcza. I cóż, ja chciałbym tylko powiedzieć jeszcze na koniec, że bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję najbliższym. Kochamy, koszanym synu, bratu, że są z nami tutaj dzisiaj. Choć rok temu też byliśmy razem, ale jakże bardziej poruszający, jakże bardziej dla nas wszystkich trudnych okolicznościach. Dziś spotykamy się, śmiemy twierdzić, w nieco pogodniejszym nastroju. Pogodniejszym w tym znaczeniu, że wiemy, że ten rok, który tak szybko minął, nie jest to nam stracony. Że to wszystko żyje i to wszystko będzie żyło. To wszystko, co tworzy Janusz Kurtyka, to wszystko, czym, co stanowiło treść jego życia. Za tydzień spotkamy się, drodzy Państwo, na konferencji realizowanej przez i Instytut Pamięci Narodowej i Środowiska Naukowe Kraków. Będzie konferencja w Uniwersytecie Pedagogicznym w piątek, w Auditorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego w sobotę, która jest to miała podsumowanie pewnego do roku. Roku człowieka, który przecież jeszcze był w sile wieku, w pełni osobowości, który pozostawił po sobie dorobek, którego każdy z nas tutaj obecny tak naprawdę może pozazdrościć. Dorobek naukowy, dorobek jego pracy jako szefa bardzo ważnej instytucji państwowej. Spróbujemy podsumować ten dorobek, ale nie po to, by go zamknąć. Po to, by wydawać sobie to, co najistotniejsze i to, co będziemy, co musimy dalej nieść, dalej kontynuować. Dziękuję za obecność wszystkim moim znakomitym koleżankom i kolegom z oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektorom centralnych struktur IPN, przepraszam, świątyni, pana dyrektora sąsiedniego oddziału katolickiego. Dziękuję za obecność. Dziękuję młodzieży, młodzieży szkoły, tej, która tu wraz ze swymi sztandarami przybyła. Tak, to są właśnie ci, na których życie profesora Janusza Kurtyki było chyba jednym z najważniejszych celów. Przekazanie temu młodemu pokoleniu to, co w jego wizji pracy, w jego myśleniu o Polsce, o historii było najważniejsze. Dziękuję wszystkim znakomitym gościom, którzy tak chcieli przybyć, także z tym solidarności, z tym społecznym kształtowaniem. Cieszymy się z Waszej obecności i sądzę, że ten rok nie jest ostatnim rokiem naszej pamięci. Wręcz przeciwnie, ja myślę, że każdy kolejny rok, każda kolejna rocznica tego, co wydarzyło się przed rokiem, będzie w jakiejś mierze prowadzić. Czy to przy ofierze eucharystycznej, czy być może tylko choć na chwilę pod tą tablicą, która będzie tutaj, będzie w wielu innych miejscach. A po prostu postawił sobie pomnik trwalszy niż ze spiży. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Dorotę Pańską. Drodzy ojcowie, szanowni państwo, w murach świątyń, w przestrzeni cmentarza.
zachowana jest pamięć zbiorowa. Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Januszowi Kurtyce jest właśnie tą uroczystością, która będzie pokazywała, jak ważna jest pamięć zbiorowa. Tą tablicę budował Stowarzyszenie NZS 1980, którego członkiem był Janusz Kurtyka. Takie uroczystości zawsze skłaniają do refleksji, do zadumy. W pewnym sensie kontynuujemy pewną tradycję pamięci zbiorowej właśnie w tych murach świątyń, przestrzeni cmentarnej. Kiedy odchodzi człowiek, tak naprawdę zastanawiamy się tym, co dla nas zrobił, kim był, jakie wartości nasze życie włożył, przekazał. Ja cały czas zastanawiam się nad tym i cały czas moje różne refleksje, na czym polegał fenomen Janusza. Był jednym z nas. Spotkaliśmy się w latach 80. Był zawsze tam, gdzie trzeba było być, pełen energii. Już wtedy był bardzo ukształtowany, miał swoje wartości, idee, był bardzo dojrzały pod tym względem, przekazywał nam je. Pamiętam, jak kiedyś powiedział sobie, jestem dzieckiem inteligenckim w pierwszym pokoleniu, ale przeżyłem swoje życie w środowisku robotniczym. Poznałem jego ludyczność, honorność i przywiązanie do tradycji. Myślę, że to piękne słowa. Myślę, że on tym przywiązaniem, tym swoim doświadczeniem z lat młodości żył w następnych latach. Dzięki temu być może poznał złożoność ludzkiej natury. Ta ludyczność, ta honorność, to przywiązanie do prawdy, to były wartości, które kierowały nim zawsze. Kiedy zbliżała się rocznica katastrofy smoleńskiej, pracownicy w instytucie zatrzymywali mnie na korytarzu i pytali się, czy będziemy jakoś czcić tą rocznicę, czy przypomnimy o prezesie. Patrzyli z niedowierzaniem, z rezerwą. To było bardzo wzruszające. Ja myślę, że Janusz bardzo cieszył się z tego. Przywiązanie do precyzji, do konkretu, słowo miało zawsze znaczenie. Kiedy przychodzili do niego pracownicy w sprawach osobistych, prywatnych, zawodowych, zawsze odznaczał się tą precyzją, tym konkretem, zawsze słowo miało swoje znaczenie, zawsze pomagał, nigdy nie zostawił nikogo samego. Był postacią wielowymiarową i w takim wielowymiarowym, w takiej wielowymiarowej perspektywie myślał i mówił o historii. Chciał, żebyśmy zrozumieli tę historię, ale nie dla samego zrozumienia. Być może to, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju, byłoby łatwiejsze i prostsze, gdybyśmy naprawdę zrozumieli tę historię. Kiedy mówił o latach wojny, mówił o naruszeniu norm moralnych, że to czasy, w których rozchwiane są te normy, kiedy następuje dewaluacja życia ludzkiego, perspektywa patrzenia na życie jest zupełnie inna. Kiedy nie zna się tych kontekstów, kiedy w badaniach naukowych tych kontekstów się nie przyjmuje, wychodzą nam pewne podkorki historyczne. Kiedy mówił o czasach powojennych, rozumiał, że część społeczeństwa, choć tego nie akceptował zapewne, ale rozumiał, że część społeczeństwa za cenę spokoju i codzienności pozwoliła się zniewolić. Ale mówił też o tych, którzy bronili honoru, wiary, swoich postaw. Działali w duchu legalizmu, a państwo, które przyniesiono nam, i ustrój, który przyniesiono nam na Wagneta, nie był legalny. Nie mówił, że nie ma akceptacji dla pewnych działań, na przykład odwetowych,
które miały miejsce, choć duchem był z tymi, którzy walczyli ciągle o niepodległość po wojnie. Ale od razu mówię tak, kiedy wchodzi w grę cierpienie, strach, brak szans na przeżycie, kiedy człowiek stoi w obliczu zdrady albo śmierci, bywa bardzo różnie. Ciągle przypominał o tych, którzy byli poddawani depresjom, aresztom, którzy byli wyrzuceni na margines życia społecznego. Wtedy, kiedy właściwie przestano mówić i skazano na zapomnienie żołnierzy podziemia niepodległościowego, wiedział, że to jest przerwanie tradycji niepodległościowej. Rozumiał to, jak z uporem przypominał, w jakim kraju byliśmy. W kraju, w którym ludzie byli zastraszeni. I to nie tylko przez władzę, nie tylko przez wojsko, nie tylko przez aparat agresji. Podkreślał, że tymi narzędziami manipulowano świadomością społeczną, zmienianie struktury społecznej świadomości była także szkolnictwo, kultura, dyktat ideologiczny w przestrzeni publicznej. Także elity, które przyjęły niektóre postawy komunistyczne, zdradziły swoje wartości, społeczeństwo, zdradziły swoją cywilizację. O tym wszystkim mówią. Mówią o tym, że stare elity zostały zastąpione nowymi, a pojęcia mają nowe znaczenie. Dobro znaczyło co innego, zło również. Kara, wiara, przeszłość i historia, inne znaczenie zaczęły mieć w nowej rzeczywistości. Nie zdając sobie z tego sprawy, nie możemy tworzyć nowego, demokratycznego i wolnego społeczeństwa. Podkreślam również, że tak naprawdę ostatnim zrywem, który upominał się o niepodległość, to był zryw czerwca 1956 roku. Potem już tylko chodziło o zmianę systemu. Ale rewolucja Solidarności obróciła społeczeństwo i jego podmiotowość, nawiązywała do niepodległości. Konspiracja solidarnościowa także w większym lub mniejszym stopniu do tej niepodległości nawiązywała. Dlaczego o tym mówię i dlaczego o tym przypominam? Bo ci, którzy zapominają o swojej przeszłości i jej nie rozumieją, skazani są na jej powtarzalność. Czyżby to była już wtedy przestroga? Na kilka dni przed katastrofą udzielił wywiadu. Dziennikarz zapytał się go, czy nie ma wrażenia, że zalewa nas wszechogarniające kłamstwo. A prezes Instytutu z charakterystyczną dla siebie przenikliwością umysłu naukowca powiedział, to mieszanka posttotalitarnych uwarunkowań, elementów, które przenika w nasze życie polityczne, społeczne. Podkreślał, że rywalizacja różnych środowisk partyjnych, bezpieczniackich, postkomunistycznych, nieprzekształconych środowisk zawodowych powoduje, że ceną zawsze w takich interesach układach będzie prawda, tożsamość. Nie będzie mowy o wspólnym, jednolitym, niepodległym państwie. Podkreślał to zawsze. Nie dlatego, żeby uderzać kogoś, ale żeby przestrzegać, żeby rozumieć. My ten bagaż doświadczeń niesiemy ciągle, ale my, którzy jesteśmy w pewnym sensie jego wychowankami, musimy rozumieć to bardziej niż inni. Kiedy wąskie interesy partyjne czy środowiskowe przedkłada się na relację stanu, na dyskusję o stanie państwa, o narodzie, wtedy zawsze instytucja niezależna będzie w odwrocie. Wtedy zawsze silne państwo nie będzie naszym celem. Bohaterem jednej z książek Janusza Kurtyki był generał Leopold Okulicki-Niedźwiadek.
Robert Okulicki w jednej z swoich ostatnich dni podczas procesu 16 powiedział tak. Polacy są narodem pełnym wad. To niespokojny naród, ale mają jedną cechę dobra. Miłość, wolność. Janusz tą miłość, wolności, niezależności niósł przez swoje życie. Dzisiaj często w niektórych pracownikach Instytutu mówi się, byli jego żołnierzami, podkomendnymi. Bardzo czasami cynicznie odbywają tych słów. My się tego nie wstydzimy, ale dla mnie Janusz był mistrzem. Zrealizował może moje takie naiwne, młodzieńcze myślenie. Bo często, kiedy patrzyłam na wielkie dzieła malarskie, wyobrażałam sobie pracownię takiego mistrza malarskiego, który miał swoich uczniów i uczył ich fachu. Precyzyjnie, na co dzień, dokładnie, rozumienie sztyki. Takim mistrzem dla mnie był Janusz. Namalował obraz Polski, będącej wspólnotą. Namalował obraz Polski, który chciał, żeby naród rozumiał i szanował swoją przeszłość. Był odpowiedzialny za tę tożsamość w drodze do przyszłości. Myślę, że takich obrazów namalowało wiele. Te obrazy są dla nas celem, prawdą i wskazówką. Jeszcze jedno. Gdy przeglądałam biografię świętej pamięci Janusza Kurtyki, nie ma tam jednej informacji. Informacji, że był członkiem Stowarzyszenia NZS 1980. Myślę, że dzisiejszy dzień jest tym dniem, w którym należy tę informację uzupełnić. Dziękuję.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Chrystus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy uwierzyli w Jego zbawczą moc i odrzucili wszystko, co prowadzi do śmierci. On wyprowadza nas z grobu naszych grzechów i daje nam nowe życie i nową radość. Przypada dziś także pierwsza rocznica tragicznej katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem, w której zginęła oficjalna polska delegacja na uroczystości katyńskie na czele z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i jego żoną. Miłosierdziu Bożemu polecajmy wszystkie ofiary tej katastrofy i ich rodziny. Módlmy się także za nas, Polaków, abyśmy byli nieustannie zatroskani o dobro i pomyślność naszej Ojczyzny. Thank you.
podziękować za pomoc, za wsparcie, za stałą obecność. Przede wszystkim za pamięć. Za pamięć o Januszu Kurczycy. Chciałam podziękować szczególnie w tym dniu dwóm osobom. Januszowi, że dzięki niemu przestałam się bać śmierci. A drugą osobą, której chciałam podziękować, jest pan profesor Piotr Suchodolski. Jest tutaj dzisiaj z nami. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję. Gdyby nie pan, nie byłoby tego nagrobka. Pan profesor Suchodolski pomógł mi od samego początku. Nie tylko jest twórcą i autorem tego nagrobka, ale również jego wykonawcą. Od podstaw. Przepiękny ten nagrobek. Ten nagrobek to tylko symbol. Nie jest możliwe, żeby osoba, która jest symbolem, do nas wróciła. Ale cóż, zostają nam tylko symbole i wartość ich jest tym większa, im więcej one wyrażają. A dla nas przede wszystkim wartość ma to, że te symbole są. Takim symbolem staje się powoli mój mąż, jego miłość do ojczyzny, jego praca dla wolnej Polski, jego wiara, że ta Polska będzie kiedyś krajem suwerennym, mocnym, że Polacy będą dumni z tego, że są Polakami. Będziemy o tym wszyscy pamiętać, będziemy tutaj wracać. Dziękuję bardzo.